Cześć ludziska, z tej strony Maxim, witam was w 15 minutówce poświęconej Dragon Ballowi, dokładnie Dragon Ball Raging Blast. Jak wiecie, już na kanale znajduje się gdzieś tam 15 minutówka dotycząca Raging Blast 2, ale chciałem wam pokazać też jedynkę. Jak widzicie, tutaj mamy dość dużo trybów do wyboru, jeżeli chodzi o same początkowe menu. I oczywiście każdy tutaj z tych trybów dzieli się też na sagi, choć ja kompletnie nie łapię się w tym klimacie i nie jest to kompletnie mój świat, jeżeli chodzi o Dragon Balla, jeżeli chodzi o Naruto, jak wielokrotnie podkreślałem właśnie w tamtych filmikach. No ale wiem, że duża ekipa z was wychowała się na tym anime, na tej bajce, jak zwał tak zwał, więc na pewno z miłą chęcią przyjrzycie się, jak to tutaj wygląda. Mamy oczywiście możliwość w każdej sadze przeczytania, co tam się mniej więcej dzieje, jeżeli chodzi o historię. No i przejdźmy do jakiejś pierwszej walki. My sobie tutaj wybierzemy, może niech będzie poziom easy, dlatego że żebym miał komfort jakby tutaj komentowania, tak? A nie skupiał się jakoś zbytnio na grze, tym bardziej, że gra jest dość dynamiczna. Jeszcze jak widzicie z ciekawostek, tutaj podczas wczytywania zbieramy tutaj te pojemniczki, te buteleczki, które nam pakują tutaj punkty, a za punkty możemy podblokowywać dość dużo rzeczy. No i mamy samą introdukcję przed walką. Jak widzicie, od strony graficznej prezentuje się to naprawdę zacnie, jak można powiedzieć w anime. Bardzo podobnie, także jest naprawdę ładnie, jeżeli chodzi o ten aspekt. Ok, jak widzicie, typowo ujęcia Dragon Ballowskie. No i zaczynamy. Tak jak w przypadku dwójki, to i tu w jedynce mamy do czynienia z bijatyką, z dość rozległymi arenami, niejednokrotnie na wielu poziomach. Tutaj sobie ładujemy jakąś tam moc, ja ją nazwę sobie chi. Moc jest potrzebna do wykonywania właśnie wszelkich jakichś super ciosów, super kombosów. Jak widzicie, wszystko efektowne, jak to było i właśnie w anime, to tak jest i w grze. Masa rozbłysków, jakichś tam wybuchów, różnych innych szybkich akcji. Mamy ataki czy zasięgowe, czy właśnie ataki z bliska. Oczywiście mamy system kombosów, który widzicie po lewej stronie przez moment. No i super atakami wszystko tutaj można posuwać do przodu, jeżeli chodzi o postępy w naszej walce. Jak widzicie, super atak tutaj nam tu tłumaczy tutorial, mniej więcej jak to wygląda. Także jest naprawdę bardzo szybko i bardzo efektownie. Do mnie akurat nie przemawia ten typ rozgrywki właśnie typowo z tych japońskich wszystkich anime. Ja jednak wolę klasyczne mordobicia, jeżeli już mam wybierać, choć przeszło mi moda na mordobicia, to wolę takiego statycznego bardziej Mortal Kombata czy Tekkena, niż te właśnie wielopoziomowe, rozległe areny, gdzieś tam, gdzie nasze postacie fruwają, latają, strzelają jakimiś pociskami. No ale tak jak mówię, nie neguję tego, bo wiem, że bardzo dużo z was wychowało się na tym i to dla was jest kultowe. No i po to jest ten gameplay, żebyście zobaczyli, jak ta gra wygląda. Mamy kolejną z postaci do otuczenia. Oczywiście muszę sobie pogadać. Okej, Goku tutaj oczywiście wygłasza swoje pogróżki. No i zaczynamy. Jest to poziom easy, także jak wiecie, ja tutaj mam dość dużo czasu na ładowanie tej mocy chi i na różne inne rzeczy, ale po prostu chciałem, żeby to tak wyglądało na gameplayu, żebyście zobaczyli przynajmniej trochę tych super ciosów, żebym sobie mógł pogadać na spokojnie. No widzicie, atak zasięgowy, tam wcześniej były jakieś szybsze teleporty w stronę przeciwnika, że tak to nazwę. No i odpalmy kolejny jakiś specjal. Jak widzicie, dość dziwnie jest zrobiony jeszcze interfejs ekranowy. Nie mamy tutaj standardowych pasków u góry ekranu, po lewej i po prawej stronie, lecz w dolnych rogach mamy wizerunki postaci i na zasadzie półkola mamy tutaj czy naszą energię, czy też pasek życia. Tutaj chodzi o ten zielony pasek, gdy on zejdzie na sam dół, jak widzicie, kulka, która znajduje się u góry tego okręgu, zostanie odjęta, czyli jakby mamy na początku 3 paski z życiem. Każdy spadek paska do zera, w tym momencie on się resetuje i znika jedna kulka, czyli jak to było na starych automatach w przypadku bijatyk chodzonych. Przykładowo dany boss miał 3 kolory jakby życia, gdy rozwaliliśmy jeden pasek z życiem, musieliśmy zbijać drugi innego koloru. Tutaj jest mniej więcej podobnie to rozegrane, tylko że na zasadzie tych okręgów z kropkami. Jak widzicie, walka zasięgowa, gdzieś tam struwanie. Także widzicie, walka odbywa się i w powietrzu, i na lądzie, i gdzieś pod wodą. Ja sobie naładuję pasek chi. Widzę, że przeciwnik od razu robi to samo. Jak widzicie, błyszczy nam cały ten interfejs, więc będziemy mogli wykonać, jak tylko dopadniemy przeciwnika, właśnie jakiś tutaj super cios. Okej, ładujmy się na szybko. No niestety, dostaliśmy poklep. Dobra, mam nadzieję, że teraz już tutaj go spokojnie dokończymy. No i mamy po walce. Gdzieś tam udało się wyczyścić dany chapter. Oczywiście, jak to bywa w przypadku właśnie tego uniwersum, muszą sobie pogadać, czy przed walką, czy po walce. Okej, widzę, że mniej więcej gameplayowo jesteśmy w połowie, więc spokojnie jeszcze pokażę wam tutaj inną walkę. Jakąś tam losową wybierzemy. Tutaj jak widzicie podsumowanko. Podblokowywaliśmy tutaj różne rzeczy. Szczerze nie wiem, do czego są, nie wgłębiałem się, ja tą grę tylko włączam dla gameplayu i później już raczej nie wyląduje w mojej konsoli, bo tak jak mówię, nie jest to kompletnie mój klimat. Ale oczywiście zachęcam do uzupełniania w opisie informacji na temat tej gry. Także jak są jacyś znawcy, którzy zjedli, że tak powiem, zęby na tym tytule, to mogliby coś więcej też dopisać o zawartości tego tytułu, co znajdziemy. Być może pomoże to przyszłym kupcom, tak? Przyszłym ludziom, którzy gdzieś tam interesują się tym tytułem i chcą sobie go gdzieś zakupić, wymienić, cokolwiek. Zbieramy sobie kolejne buteleczki w międzyczasie. No jest to fajne, bo przynajmniej biernie nie siedzimy podczas loadingów. Jak widzicie, nie są one jakieś mega krótkie. Chwileczkę trzeba poczekać, więc jest to jakieś tam na pewno urozmaicenie. Mnie zawsze tutaj jak gdzieś przypadkowo, że tak powiem, leciał gdzieś Dragon Ball i na moment gdzieś miałem włączony w telewizorze ten kanał, mnie zawsze śmieszył ten design tych wszystkich przeciwników. Znaczy przeciwników, ogólnie postaci, tak? Jak widzicie, czasami kamera tutaj niezbyt pomaga, bo gdzieś tam jest przeciwnik, że go nie widać. Ale jest to tutaj na zasadzie właśnie dość rozległego terenu. Ja jeszcze widzę, że bateria mi się w joypadzie wyładowuje. Jak widzicie, jakieś mega tutaj napierniczanie, 19 hit combo. No okej, myślałem, że się coś przyblokowało. Jak widzicie, nasz pseudo-bosior tych punktów życia ma naprawdę dużo, tych kółeczek w tej chwili ma 6 do 3 naszych. Jak widzicie, kamera niezbyt tutaj teraz pomogła, także jest różnie. No ale coś za coś, chcecie mieć rozwlekłe areny gdzieś tam ze zróżnicowaną geodatą, to czasami wiadomo, że ta kamera gdzieś tutaj czy góra przesłania, czy gdzieś przeciwnik dalej odleci. Trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. No nie dał mi się naładować. No, teraz go nie trafiło. Bywa. Dobra, na szybko naładować się przed przeciwnikiem. Teraz postarać się go jak najszybciej złapać, żeby odpalić jakiegoś specjala. No niestety przeciwnik był szybszy, ale udało mi się go przyblokować. Okej, kolejne ładowanko. Tym razem przeciwnik nie trafił. No i my też. Ale jednak. Ta gra jest na pewno do masterowania, bo mimo tego, że niektóre specjale tutaj są dość prosto odpalane, ja tutaj widzę, że tutorial podpowiada nam nad tym wizerunkiem naszej postaci. Czasami włączają się właśnie jakie kombinacje mamy tutaj nacisnąć. Dawaj. A prawie się podładowałem. Okej, udało się odpalić jakiś specjal. A to nie specjal, jak widzicie, ja się nie łapię kompletnie. Gdzieś tam maszuję po tych przyciskach i po prostu zmieniłem sobie postać na drugą. Oczywiście muszę sobie pogadać. Widzicie, jest niezwykle szybko. No, gdzie jest przeciwnik? Nie widzę go. To może wykorzystajmy ten czas na podładowanie się. Okej. Teraz tylko odpalić jakiegoś specjala. Jak widzicie, znowu kamera nie pomagała przez moment. No, chyba się troszkę misnął nasz przeciwnik. No, naładujmy się, bo nasz przeciwnik też się tam ładuje w góry. Może zdążymy? Okej. Okej, muszę sobie jeszcze pogadać. No, dość ostro tutaj napiera ten nasz przeciwnik. Ja zerkam na czas gameplayu, także widzę, że za moment gameplay się będzie kończył, także już powolutku z wami się tutaj żegnam. Dostałem dupkę, no trudno, ale po prostu chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, jak dana gra wygląda. Trzymajcie się, na razie, hej!